oświata w dzisiejszych czasach jest w stanie ciągłej zmiany, a to pociąga za sobą potrzebę ciągłego doskonalenia nauczycieli. W związku z tym tak naprawdę każdy dyrektor powinien, ma obowiązek, ale patrząc na to jeszcze z innej perspektywy, racjonalne jest to, że zachęca swoich nauczycieli do stałego doskonalenia, bo my nauczyciele tak naprawdę jesteśmy w zasadzie merytorycznie przygotowani do tego, żeby nauczać swoich przedmiotów. Natomiast oświata, edukacja, narzędzia, którymi się posługujemy, metody, to wszystko cały czas ulega rozwojowi. W związku z tym warto, żeby nauczyciele cały czas ustawicznie się kształcili, dokształcali, szukali nowych możliwości, poznawali te metody, poznawali te narzędzia, poznawali te formy pracy. Dlatego ja jako dyrektor szkoły bardzo mocno zachęcam swoich nauczycieli do tego, żeby doskonalili swoje kompetencje. A z perspektywy osoby zarządzającej szkołą mam taką możliwość, żeby organizować szkoleniowe rady pedagogiczne. Widzę w tym bardzo dużą efektywność, która później przekłada się na pracę nauczycieli, a w efekcie na podnoszenie jakości pracy szkoły.